Cześć kochani. Dzisiaj mamy 27 lipca 2021 roku. Ostatnie moje nagranie zrobiłem częściowo w aucie, częściowo to wynikło samoistnie, że tak powiem. Nie planowałem tego, po prostu wiedziałem, że jest parking wolny w tym miejscu i tam zaparkowałem. Więc zrobiłem to nagranie w miejscu, gdzie był cmentarz i gdzie były śmietniki. Tak więc, kochani, jeżeli nie chcemy wszyscy skończyć na cmentarzu i na śmietniku historii, która się może dla nas wszystkich zakończyć, niezbędna jest pokojowa apokalipsa. Przez 3 lata wzywałem was do tego, spotkałem się tylko z podchodami agentury, prawda, systemowej. No jestem, kochani, tym zmęczony, bo jestem sam, nie należę do żadnych organizacji. Tak jak wspominałem, chrzczony w kulturze czy religii katolickiej. Przez 3 lata próbowałem dotrzeć do was. No kochani, ja nie jestem informatykiem. Nawet gdybym był dobrym informatykiem albo miał, nie wiem, górę zasobów, środków, no nie mógłbym dotrzeć do was, dlatego że system od góry przez tych ludzi, którzy zajmują się okultyzmem, a okultyzm to jest coś, co leży blisko prawdy, blisko Boga, ale jest po to, żeby was zwieść, okraść, zamordować, zwieść. To już robią wam od setek lat wstecz. Po owocach to możecie sobie prześledzić. Starałem się też rozkminić tą historię żydowską. Jest ona bardzo trudna, dlatego że Żydzi sami swoją własną historię zakłamują. Zakłamują też naszą historię, prawda? To już od Cesarstwa Rzymskiego wprowadzili nam właśnie religię chrześcijaństwo tak zwane, które was nie prowadzi do żadnego zbawienia, tylko prowadzi was do tak zwanego ostatecznego rozwiązania, czyli Agenda 21 z Georgia, wymordowania 7 czy tam 8, czy ilu tam jest, nie znam dokładnych statystyk, ludzi na ziemi, zostawienie sobie 500 000 000 takich ściśle kontrolowanych niewolników, i to będzie wszystko pod uzurpatorami, czyli pod obecnymi elitami, które się uważają za elity, a tak naprawdę nimi nie są. Wszyscy ludzie jesteśmy stworzeniami bożymi, niezależnie od posiadanej wiedzy, funkcji, rasy, tak, czy też haplogrupy, jeżeli ktoś nie lubi tego słowa. Ja osobiście, kochani, nie jestem rasistą, bo mam tą świadomość, że wszyscy mamy jedno to samo źródło, tak? Czym, kim jest to źródło, opisałem w książce Genezie Stworzenia Świata, Bożym Stworzeniu lub po angielsku God Creations. Jest to źródło stworzenia, geneza stworzenia świata, nie cywilizacji, bo cywilizacja to jest kwestia późniejsza. Pojawienie się człowieka na Ziemi to jest kwestia jako gatunku, to jest kwestia 2 milionów lat dopiero, tylko 2 miliony wstecz. A pojawienie się ludzi świadomych to jest kwestia 200, może 300 000 lat. Także, kochani, Bóg tu był na długo przed nami. On stworzył nam Układ Słoneczny, zsynchronizował go nam tak pięknie, że dzisiaj możemy ustawić kalendarz na przykład, który będzie dyferencjału tylko 10 sekund na 2000 lat, kochani. Rozumiecie? On stworzył nam atomy, czyli w skali mikro, całą tablicę Mendelejewa, prawda? No i Układ Słoneczny w skali makro. O jak to wszystko powstało, opisałem właśnie w tym Bożym Stworzeniu, czy to jest God Creations. Polecam wam to, zapoznać się z tym, bo jest to fundament, rdzeń stworzenia.
Ten żydowski niestety jest fałszywy. Został on napisany po okradzeniu Żydów Egiptu. No cóż, papier wszystko przyjmie. Wy niestety nie powiedzieliście sprawdzam przez tyle setek lat i dalej ciągnięcie tą satanistyczną narrację. No niestety, kochani, musicie mieć tą świadomość, że Bóg nie przepuści nas satanistycznymi religiami w nową erę. Dlatego dzieją się takie kataklizmy teraz i będzie coraz gorzej, aż do całkowitego zniszczenia. Chyba, że jeszcze się obudzicie. Dzisiaj ja od 3 lat próbuję do Was dotrzeć. Ja nie jestem specjalistą od IT, ja nie drukuję Wam pieniędzy, nie mam więc jakichś super środków, żeby zatrudnić sobie informatyków. Nie jestem specem od reklamy, ja zajmuję się religią i duchowością, ale tą prawdziwą. I próbuję Was uratować właśnie przed tym resetem. No niestety, no jestem już zmęczony tym, kochani, bo ileż to można mówić do ściany, prawda? Nie ma niestety z Waszej strony żadnej pozytywnej reakcji, oprócz tego, że system, czy tam iluminaci, czy synagoga, czy jakieś służby to mi podsyłają jakichś agentów, jakieś tego. No kochani, ja jestem mam za wysoką świadomość, żeby dać się nabierać na takie numery, tak? No teraz ostatnio mi uszkodzili Androida na przykład, tak? No kochani, jak wszyscy będą mi tak podkładać nogę, no to nie uratujemy się. Ja też jestem tylko Bożym stworzeniem i zginę razem z Wami. No. Trudno, skoro tak chcecie. Przecież wytłumaczyłem Wam, kim, czym jest Bóg. Wytłumaczyłem Wam genezę stworzenia świata. Trudniej jest mi rozkminić to, co było później, czyli te wcześniejsze czasy, prawda? Bo Żydzi na przykład bardzo zakłamali swoją własną nawet historię. Oni nawet nie znają swojej własnej historii dokładnie. Tak ją zakłamali, ale cały czas byli tak przy Bibliotece Aleksandryjskiej, przy Faraonie, prawda? Nakradli wiedzę z Egiptu, z Babilonu, prawda? I stworzyli z tego takie ni to pies, ni to wydra, czyli judaizm i katolicyzm dalej, tak? No a później tam 600 bodajże 30 czy 10 roku islam. Spójrzcie, gdzie Bóg Wszechmogący ma wasze religie. Spójrzcie sobie, jak ostatnio Izrael dotykają plagi, Mekkę dotykają plagi, cały świat dotyka plagi. Tak więc nie ma. Ziemia wybrana to jest cała Ziemia, kochani. Bóg ułożył nam tutaj boski matrix i my musimy się do niego dostosować. Jeżeli tego nie zrobimy, no to przepadniemy. Ja osobiście jestem już zmęczony tym wszystkim. Łatwiej jest było tym oszustom religijnym, czyli papieżom, tym wszystkim, którzy się zajmują religiami, was oszukać, niż mnie uzmysłowić wam, jak bardzo zostaliście wy oszukani. Przepraszam. Dlatego, mając tą świadomość, po prostu postanowiłem dać jeszcze ostatnią szansę wszystkim na przesilenie zimowe. Jeszcze zostawiam taki ostateczny termin, gdzie może dojść do spotkania papieża publicznego, tak? To nie będzie takie spotkanie, że my pójdziemy sobie gdzieś tam i będziemy sobie coś tam gadać, tylko to ma być spotkanie 1:1, publiczna rozmowa, moja z nim. Ustaliłem na przesilenie zimowe, bodajże 20 grudnia. To już jest ostateczna data. Nie zdążę niestety was przeszkolić. Miałem nadzieję zebrać ludzi, prawda, że się obudzicie. Niestety zużycie wszyscy tym fałszywym religiom i to zarówno duchowieństwo, jak i naukowcy. Już nie wspomnę o tych specjalistach z IT, z NSA, prawda, z Pentagonu, z Google, z Microsoftu. No kochani, ja nie będę z wszystkimi wami się szarpał i walczył, bo to jest niemożliwe. No. Jeżeli wy chcecie naprawdę wszyscy zginąć, no to to jak mogę wam pomóc? Wy powinniście się chcieć uratować. Szczególnie Polacy, tak? Jeżeli chcemy odzyskać Polskę i suwerenność i wolność, to musicie mieć świadomość, że tylko właśnie droga religijna i droga poprzez pokojową apokalipsę możemy to zrobić. W przeciwnym razie, kochani Polacy, nie macie żadnych atutów. Nie mamy, bo ja też jestem Polakiem, tak? Też jestem
rasy indoeuropejskich jako Boże stworzenie, tak? Nie mamy żadnych atutów, nie mamy służb, nie mamy swoich banków centralnych. Armia jest opanowana, sami wiecie przez kogo, prawda? Także z komunizmu wpadliśmy w jachwizm, czy też satanizm. Z deszczu pod rynnę. Niby jest fajnie, niby jest okej, okay. Media tutaj te żydowskie nam pokazują raj, a tak naprawdę sami widzicie, co się dzieje. Nie? Co nam tutaj konstruują. I to jest wszystko według tych samych systemów. 100 lat temu zrobili nam Hiszpankę, dzisiaj zrobili nam COVID-a, za rok, dwa zrobią nam wojnę konwencjonalną, no i będzie już nas, już się nie odrodzimy, tak? A Bóg spali całą ziemię, bo ci Żydzi tam na górze mają świadomość, kim i czym jest Bóg. Bóg był przed nami, przed człowiekiem, bo kwestia homo sapiens, człowieka jako takiego w ogóle, to jest kwestia 2 milionów lat, początki, tak? A homo sapiens na przykład, czy człowieka świadomego, czy rozumnego, to jest kwestia zaledwie 200 tysięcy lat wstecz, kochani. A świat istnieje, Układ Słoneczny istnieje od miliardów lat. Możecie tego porównywać. To nie my stworzyliśmy Układ Słoneczny i Boga Słońce, to Bóg Słońce stworzył Układ Słoneczny i nas. My wykreowaliśmy się pod jego patronatem, pod jego wspaniałą i boską strukturą, którą nam tutaj stworzył. Spójrzcie sobie, jak pięknie ułożone są według odpowiednich proporcji. I samo Słońce, i Księżyc, i Ziemia, i my też ludzie, prawda? To są takie boskie zależności. Jak w niebie, tak i na ziemi. Tylko uważajcie, kochani, bo Bóg jest 333 tysiące razy większy od całej ziemi. To nic nie szkodzi, że jest daleko. Nic nie szkodzi, że jest daleko. Jak były dinozaury, też był daleko. Bóg jest władcą Układu Słonecznego. Rozumiecie? A ja? Ja jestem tylko stworzeniem Bożym. Tak samo jak wy, prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Chin, prezydent Rosji, czy jakiegokolwiek innego kraju, czy król jakikolwiek, tak? Czy Emir Arabii Saudyjskiej, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To są wszystko ludzie, to są wszystko stworzenia Boże. Tak samo jak i ja. To jest właśnie ta boska sprawiedliwość. Tak? I nikt z nich nie będzie żył wiecznie, więc też niech zważają, co zostawiam po sobie. Bo przerażony jestem tym, że dałem wam już genezę stworzenia świata. Tworzenia świata, nie cywilizacji. Cywilizacja to są bardzo nieodległe czasy, tak? To są kwestie tysiące, czy nawet setek tysięcy lat dopiero, tak? A co robi prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden? No dalej przysięga na tą fałszywą żydowską Biblię. Co robi szef CIA? No dalej przysięga na tą żydowską, satanistyczną, fałszywą Biblię. Ani mam za wysoką świadomość, żeby dać się wkręcać w takie historie. A wam, kochani, radzę też podnieść swoją świadomość właśnie poprzez poznanie tej prawdziwej genezy. Natrafiłem ostatnio na fajny kanał na YouTube. Nazywa się Trismegidos, też Trismegides. To jest potrójnie wielki. Tam jest ta cała boska magia liczb, cała, no, część zawarta. Polecam wam wszystkie odcinki. Zamiast oglądać jakieś głupoty typu politycy, czy ci, no, zbawiciele antysystemowi, którzy tak naprawdę podlegają systemowi, obejrzyjcie sobie właśnie ten kanał. Medytujcie dużo, medytujcie do Boga, który jest już dzięki właśnie tej genezie świata, stworzenia świata, objawiony wam niejako. Logiczny jest wywód, kim i czym jest Bóg. No i cóż, przeliczyłem się, jesteście bardzo
niskiej świadomości, nie chcecie ją podnieść, chcecie dalej jak te muchy sobie siadać na tym główienku i tak żyć cały czas. No nie da się, kochani. Bóg, który był, jest i będzie, nie przepuści nas z satanistycznymi religiami w nową erę. W ogóle erę mamy też lekko przestawioną. Ja zapraszam astrologów, naukowców, ustalmy to. No to cholery, no budujecie CERN, tak, budujecie, macie ESA, macie NASA, tu próbujecie nawet robić sztuczną fuzję jądrową, a mamy rozregulowany zły kalendarz i źle ustawioną erę. No, ja mogę ją sam ustalić, tylko kto to uwzględni? Kochani, zapraszam was, ja pisałem do was, naukowcy, pisałem do PAN, pisałem do uniwersytetów, pisałem do tego kopernikowskiego, jezuickiego dziadostwa, tak? Zbierzmy się, zbierzmy się. Zbierzmy się i ustalmy. Ustalmy erę prawidłowo, bo jest to, nie jest to trudne i przy obecnej dzisiaj wiedzy jest to możliwe do zrobienia i ustalmy prawidłowy kalendarz, tak? Dopiero wtedy będziemy mogli wejść w nową erę, tak? No i prawdziwą genezę. Dlatego papież musi zostać osądzony. Bóg Słońce chce to zobaczyć. Nie, gdzieś tam w jakimś gabinecie papieża, tylko na placu tak zwanego Świętego Piotra. Macie problem? No, w grudniu będzie ładna pogoda. Nie będzie śniegu. I w czym macie problem? Tak bardzo zostaliście zwiedzeni, że no jestem podłamany, kochani, podłamany tym wszystkim. Także to będzie mój ostatni film na YouTube. Ja nie będę się ścierał tutaj z Google, z służbami, z Microsoftem, no przecież to wszystko im podlega, także będą chcieli to wyłączą, będą chcieli to przerobią, tak, będą chcieli to zablokują. No, ja nie jestem informatykiem, kochani. Ja zajmuję się religią i duchowością, ale tą prawdziwą duchowością, tak. Tak więc, kochani, no zapraszam, zapraszam. No, nie zdążę już przeszkolić was. Miałem nadzieję, że to zrobimy to na stadionie, że zbierze się odpowiednia ilość ludzi, którzy będą właśnie gotowi pojechać ze mną do Watykanu. Niestety. Tak więc zostawiam wam ostatnią szansę. To jest właśnie to przesilenie zimowe. Wtedy możemy jechać do papieża Bergoglio, ale w mniejszej liczbie. Tak? Tylko trzeba będzie wziąć telefony, smartfony ze sobą i puszczać to od razu na media społecznościowe, do sieci, tak żeby ludzie po prostu to widzieli. Bo na telewizję nie ma co liczyć. Większość mediów to wszystko właśnie z Hollywood, to są TVN, to jest Polsat, to tak, to jest TVP obsadzone albo przez tych wyznawców, tych jezusowców, albo od tych psychopatów od Jahwe, tak. Tak więc oni będą robić złośliwie i wszystko blokować. A Bóg jest, był i będzie. Bóg nie potrzebuje kłamać czy ukrywać się przed wami, tak? Bóg jest Słońcem. I jak czyli przekroczymy pewną czerwoną linię, no to polecimy wszyscy. Tak? Ja też. Ja też jestem normalnym człowiekiem. Też jem, chodzę do toalety, jak papież, jak... Tylko ja staram się odżywiać w miarę normalnie, tak? Czyli mało mięsa, broń Boże genetycznie, czyli broń Boże ludzkiego, mało zwierzęcego, dużo ryb, warzyw, owoców. No i tak to kochani wygląda. No ja teraz po prostu, no cóż, wrócę chyba do zawodu, w którym pracowałem. No, lubię to robić, lubię jeździć, bo lubię oglądać świat. Świat jest piękny, świat jest stworzony przez Boga, natomiast cywilizacja jest paskudna. Paskudna. Kłamiecie, oszukujecie. Tu dochodzą jakieś suche mszach rytualnych. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe. I jeżeli tego nie zatrzymamy, to będziecie mieli reset. Sami się doprosicie resetu. Druga kwestia, tutaj ten świat wirtualny, wpadacie tutaj w jakiś, za bardzo poszliście w ten świat wirtualny, myślicie, że on jest jakimś zbawieniem dla was. Nie,
to sztuczna inteligencja. Nie, kochani. To tylko przyspieszy waszą zgubę. Słyszymy też, że CO2 jest problemem. Nie, CO2 nie jest problemem, bo CO2 jest pożywką dla fotosynteza dla roślin, tak? Dzięki temu, dzięki CO2 bujnie rozwija się roślinność. Tak? Problem jest w tym, że powycinaliście drzewa masowo, masowo budujecie autostrady. To wszystko, kochani, pochłania energię. Nie jest tak, że to jest bez wpływu. I nie chcecie się zatrzymać i zastanowić nad tym wszystkim. Później kwestia 5G. Nie wiem, czy to jest... No, osobiście nie czuję żadnych takich negatywnych wpływów. Być może jest tutaj dobre miejsce, zasięg jest jaki jest, nie jest najmocniejszy. No ale są to mikrofale jednak, tak? Czy były jakieś badania robione, czy po prostu my się nie ukutujemy tutaj jak mikrofalówce na własne życzenie? Były takie badania robione? No nie. No nie, bo jest system korporacyjny, to jest, liczy się interes korporacji, tak? Tak samo Kościół. Kościół też jest korporacją. I oni będą wam do końca wciskać tego Jezuska, Jehowę, prawda? A wy sami możecie się wyzwolić, przeczytając tą genezę stworzenia świata, tak? Czyli ten fundament. Bo żydowska geneza jest, ta zawarta w Biblii, jest fałszywa, kochani. Miejcie tego świadomość. Ostatnio znalazłem bardzo fajny program. Tam człowiek bardzo fajnie prowadzi na temat jest to kanał Trismegistos, na temat powiązań liczbowych tutaj i proporcji liczbowych, tak, które są zawarte w tym boskim matriksie, w Układzie Słonecznym. Polecam wam ten program, zapoznawajcie się z tym. Za dużo wiedzy też jest niedobrze, bo człowiek nie jest w stanie wszystkiego pochłonąć. Psychika ludzka działa tak, że na trzeci bodajże dzień zapomina już 70% tego, co się uczył. Tak samo zbyt długi tekst też nie jest dobry, bo może was wpuścić w kanał, prawda? Możecie zapomnieć to, co było wcześniej. Dlatego ja staram się opisywać istotę rzeczy krótko i zwięźle. Tak, żeby taki impuls po prostu trafił do was. Tak? Że jedynym ratunkiem jest pokojowa apokalipsa. Moja rozmowa z papieżem 1:1. Rozumiecie? 1:1. Żarty się skończyły, kochani. No spójrzcie, jakie macie teraz załamania powodu. Myślicie, że to harp? Amerykanie atakują sami siebie harp? Obudźcie się. Obudźcie się. Wesprzyjcie tą pokojową apokalipsę. Zapoznajcie się z genezą stworzenia świata. Ja pojadę. Ja pojadę, bo ja się nie boję. Bo ja znam prawdę. A tylko ona was wyzwoli, kochani. Tylko wy musicie chcieć ją przyjąć. Tak? Nie szukajcie gdzieś tam potwierdzenia w linku, bo internet to jest zaledwie 50 lat. 10, 60. A świat istnieje już miliardy lat. Ba! Istniały inne cywilizacje globalne przed wami. Także wy nie szukajcie wszystkiego w internecie. Tylko podstawę to jest logika. To jest wasz własny rozum. I wiedza. Zdobywajcie ją, uczcie się wiedzy, poznawajcie historię starożytnego Egiptu, bo ona jest kluczem do uratowania się całej cywilizacji. No i geneza stworzenia świata. Nie myślcie, co będzie później, czy tam wskaźniki giełdowe polecą, czy tego, to jest mało istotne. To jest mało istotne, bo jak dojdzie do resetu Ziemi, to nie zabierzecie nic ze sobą. Ani bitcoina, ani wskaźniki giełdowe, indeksy, ani gotówkę, ani banku, niczego. Rozumiecie? Dlatego jedynym ratunkiem, powtarzam, jest pokojowa apokalipsa i moja rozmowa 1:1, czy też 1:1 z papieżem Bergoglio. Tak jak mówiłem, nie zdążę przeszkolić, zorganizować. No jestem sam, no to sam co ja mogę, kochani. Nie zdążę zorganizować grupy 144 tysięcy osób, które by pojechały ze mną, więc trzeba będzie to zrobić w mniejszym gronie. Znajdę kilku ludzi, może 7, może 14, którzy pojadą tam ze mną, tak? I
Pokojowo, pokojowo. Nie musimy używać przemocy. I weźmiemy, ja ich przeszkolę, bo ja pojadę do Watykanu tylko z ludźmi przeszkolonymi z fundamentu stworzenia. Weźmiemy aparaty ze sobą. Znaczy, oni dobrze, żeby mieli właśnie aparaty ze sobą, czy telefony i puszczali to od razu w sieć, w internet, tak? No, bo naprawdę ci chorzy okultyści nałożyli już wam taką czapę, że poprzez różnego rodzaju tajne organizacje, służby, poprzez technologię IT, że no, mogą wam wcisnąć, że tak powiem, wszystko, co chcą, tak? A wy kierujcie się swoim rozumem, kochani. Jest słońce, jest księżyc, jest ziemia. Spójrzcie sobie na proporcje, jak to jest pięknie zbudowane wszystko. Bóg budował to na nas przez miliardy lat. A wy chcecie co? Zatrzymajcie się, bo rozbijecie się naprawdę w całości. Bóg sobie otworzy nową cywilizację. Może przysposobić, nie wiem, Wenus. Dlaczego nie? Jeżeli Ziemia nie będzie się nadawała do stworzenia życia. Także trochę pokory. Tam w NASA, CIA, Pentagonie. I w innych służbach. Tak? Ja pisałem do was. Już od 2-3 lat. Non stop. A wy? To samo co zakony. Czy tam jezuici, czy... Jezuitami sobie dajcie spokój, bo to są czubki. No czubki. Trzeba być czubkiem, żeby służyć chorej ideologii. Nie korzystać z jednego życia, które się ma. Tutaj nie mieć rodziny, żony, dzieci, domu. Nie? Trzeba być naprawdę... Jednym czubem. Także, no ale do innych zakonów też pisałem, tak? No i jechał wszyscy. No. Wymyśliliście sobie jakiegoś Jezuska, Jezuska jakiegoś z czapą na głowie, tak? I świrujecie i wpadacie w dewocję. Nie ma żadnego Jezusa, kochani. Jest, może być Zbawiciel, tak? Osoba namaszczona przez Boga, tak? Nie jakimś olejkiem, czy smarem, czy czymkolwiek, debile, tylko datą urodzenia, miejscem urodzenia, cyframi. No i tym, że objawił wam prawdziwą genezę stworzenia świata. Trzymajcie się, kochani, z Bogiem Słońcem.